Poniedziałek, 22 stycznia. Grzegorz Rządło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Jest pierwszy kandydat na prezydenta Katowic i pierwsza opozycyjna do obecnych władz lista kandydatów na radnych. Katowicki radny Dawid Durał ogłosił, że chce zająć miejsce Marcina Krupy. Ma mu w tym pomóc poparcie Polski 2050, Ruchu Autonomii Śląska i Kato Protestu, czyli stowarzyszeń i nieformalnych ruchów mieszkańców. Fatima Orlińska. W poniedziałek swój start w wyścigu po fotel prezydenta Katowic ogłosił dotychczasowy radny Dawid Durał. Jego hasło to lepsze Katowice na wyciągnięcie ręki. Jak mówi, trwają rozmowy o programie, dlatego na razie konkretnych rozwiązań jeszcze nie przedstawia. Decyzje w Katowicach są podejmowane przy krótkim stole, tak zwanym. Także my chcemy rozmawiać z mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich głos, również w głos ekspertów. Bo niestety no, nie znamy się wszyscy na wszystkim, a są ludzie, chociażby urbaniści, którzy nie są wysłuchiwani w Katowicach. Można stworzyć na przykład jakąś przestrzeń urbanistyczną, tak żeby pokazać wizję rozwoju Katowic. Za Durałem stoi szeroka koalicja, którą tworzą Polska 2050, Ruch Autonomii Śląska i Kato Protest, czyli stowarzyszenia i nieformalne ruchy mieszkańców Katowic. Dla Ruchu Autonomii Śląska to szansa na powrót do aktywnego działania w lokalnej polityce, co podkreśla lider ugrupowania Jerzy Gorzelik. Drugim imieniem naszego porozumienia jest alternatywa, bo myślę, że nie tylko ja jako mieszkaniec Katowic, ale także współmieszkańcy mają poczucie, że tej alternatywy, świeżości spojrzenia w ostatnich latach w Katowicach brakuje. Zbyt wiele energii społecznej idzie na marne. Jak mówią społecznicy z Kato Protestu, najbardziej doskwiera im brak dialogu z mieszkańcami i promowanie deweloperów przez obecne władze Katowic. Wspólnie opracowali 5 punktów dla Katowic, w których potrzebne są zmiany. To ład urbanistyczny, mieszkalnictwo i środowisko, bezpieczeństwo, komunikacja społeczna, transport publiczny i współpraca zagraniczna. Będziemy dbać o dobrostan katowiczan i katowiczanek z uwzględnieniem otaczającej nas przyrody. Zależy nam, żeby standard życia wszystkich w Katowicach był jak najlepszy. Chcemy, by inwestycje miejskie były przemyślane, dlatego też zadbamy, żeby uwagi mieszkańców i mieszkanek składane w procesie konsultacyjnym były brane pod uwagę i analizowane, a nie automatycznie odrzucane, jak to ma miejsce obecnie. Przedstawiona dzisiaj koalicja to pierwsza polityczna siła, która zapowiedziała start w wyborach w Katowicach. Może się okazać, że będzie to też jedyna prawdziwie opozycyjna lista, bo Koalicja Obywatelska i Lewica zamierza popierać w wyborach prezydenckich Marcina Krupę. Rusza karuzela nazwisk kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów w miastach województwa śląskiego. Termin wyborów jest już znany, kampania lada dzień oficjalnie wystartuje. W tegorocznych wyborach o głosy mieszkańców będą ubiegać się m.in. rzeczniczki prasowe. O tym, kto i gdzie ogłosił już swój start, Paweł Jędrusik. Alina Kucharzewska przez lata była rzeczniczką Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Teraz zamierza wystartować w wyborach na burmistrza Czerwionki-Leszczyn. Wie już, co chciałaby w swoim mieście zmienić. Chociażby budownictwo mieszkaniowe. Ostatnie budynki komunalne w tej gminie wybudowano w 2011 roku. 12 mieszkań komunalnych, rok później 2 kolejne. I to są dane oficjalne Głównego Urzędu Statystycznego, więc to budownictwo mieszkalne jest dla mnie priorytetem. Bezpieczeństwo obecnej sytuacji geopolitycznej mieszkańców, szeroko rozumiane, jest również dla mnie bardzo ważne. No i partycypacja społeczeństwa, czyli ta aktywność mieszkańców w funkcjonowaniu gminy. Z kolei wójtem w Chełmie Śląskim chce zostać inna rzeczniczka prasowa. Ewa Grudniok od 12 lat odpowiada za komunikowanie się z mediami Urzędu Miasta Tychy. Przede wszystkim chciałabym wykorzystać moje doświadczenie samorządowe zdobyte w tyskim samorządzie, w pracy na rzecz mieszkańców gminy, w której mieszkam, w której się urodziłam, bo wierzę, że gmina może się dalej rozwijać, zmieniać. Zmian w Mysłowicach chciałaby radna Sejmiku Województwa Śląskiego Dorota Konieczny-Simela, która wprawdzie jeszcze nie ogłosiła, że wystartuje w wyborach, ale rozważa taką możliwość, bo uważa, że w mieście może być lepiej. Prezydent, który wręcz epatował, emanował i wszędzie podkreślał swoją bliską zażyłość z prominentnymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości, rzekomo ściągając do Mysłowic wielkie środki, po prostu tych środków nie był w stanie wykorzystać, bo nie było na to dobrych projektów, dobrych programów.
Kilkoro kandydatów zadeklarowało już swój start w Zabrzu. Kolejnymi są radny Sebastian Dziębowski i wiceprezydent Borys Borówka z PiS. Pierwsza rzecz, którą zrobię, to będzie spotkanie z każdym ugrupowaniem w Zabrzu, tak żeby realizować nie tylko nasz program ZIS-u, Zabrzeńskiej Inicjatywy Społecznej, ale również realizować program wszystkich ugrupowań. Myślę, że mam do tego dobre predyspozycje, tym bardziej, że dzisiaj będąc radnym jestem w stanie porozmawiać z każdym. W Tarnowskich Górach o burmistrzowski fotel chce powalczyć Zofia Lesiewicz, która będzie miała poparcie Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim chciałabym, żeby urząd był bardziej otwarty na mieszkańca, żeby konsultacje miały troszeczkę inny wymiar niż mają do tej pory, czyli żeby urząd miasta słuchał mieszkańców i próbował spełniać te oczekiwania, które wychodzą od Tarnogórzan. To dopiero początek i z każdym tygodniem można się spodziewać kolejnych deklaracji kandydowania w wyborach. Niektórzy czekali na taką okazję 5,5 roku. To temat, który od kilku dni zajmuje zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Koniec prac domowych. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Czy to dobry pomysł i czy uczniowie wszystkich szkół mają być traktowani jednakowo, sprawdzał Paweł Jędrusik. Najmłodsi z klas od 1 do 3 zadań mają nie mieć wcale, a ci nieco starsi w klasach od 4 do 8 będą otrzymywać zadania, ale odrobić będą je mogli tylko chętni. Taryfy ulgowej nie będą mieli uczniowie szkół średnich. Zdania są podzielone. W tej szkole jest tak, że zadania mają funkcję utrwalającą, czyli dzieci, jeżeli jest w ogóle zadanie domowe, to tylko po to, żeby utrwaliły tematy, które były realizowane w szkole. Ja pytałam ostatnio uczniów na moim przedmiocie, ja uczę akurat języka niemieckiego, czy rzeczywiście mają tak wiele tego zadania domowego. Oni powiedzieli, że nie. Mają owszem dużo nauki. Tutaj chyba bardziej jest w tym kierunku, w szkole średniej wygląda to w ten sposób, że młodzież musi się dużo przygotować do zajęć, tak? W sensie czy sprawdzianu, czy kartkówek, czy doczytać jakiś materiał. Nauczyciele zwracają też uwagę, że zadania domowe dla najmłodszych zniechęcają ich do nauki i ma to też wpływ na ich dzieciństwo. Zabiera to ich zwyczajnie dzieciństwo. Zabiera czas, który mogą spędzić z rodzicami, z rodzeństwem, z kolegami. Od takich zadań domowych musimy odejść, bo to zabiera dzieciństwo dzieciom. Natomiast zadania domowe takie, które pozwalają na zabawę dalej w domu poprzez działanie i uczenie się poprzez działanie, no tak. Deklarację wprowadzenia nowych zasad w pracach domowych złożył kilka dni temu premier Donald Tusk. Mają zacząć obowiązywać od kwietnia. Uroczyście ogłaszam. Tego problemu więcej nie będzie. Pytanie, czy zadania domowe to rzeczywiście tylko problem, czy jednak, jak mówi wielu nauczycieli, najprostsza metoda na utrwalenie materiału przerobionego w szkole. Akweny wodne przyciągają nie tylko latem. Zimą jeziora czy stawy zachęcają głównie morsów, ale nie tylko. Amatorzy jazdy na łyżwach czy wędkarze też chcą skorzystać z zamarzniętej tafli. Problem w tym, że nigdy nie wiadomo, jak gruby jest lód. Zwłaszcza teraz, kiedy temperatura rośnie. Jak w takich sytuacjach reagować i w jaki sposób udzielić pomocy tonącym osobom? O tym Karolina Komada. Rękę. Podejdź, podejdź jeden krok. Dramatyczne chwile przeżył 9-latek, który stał na zamarzniętym kanale Raduni w Gdańsku. Chwilę wcześniej załamał się pod nim lód. Chłopiec wpadł do wody, ale zdołał się z niej wydostać i przeszedł na zamarzniętą taflę. W tym przypadku pomoc policjantów przyszła na czas. Coraz częściej mamy gdzieś tam zdjęcia bądź informacje z internetu ludzi nieodpowiedzialnych, którzy wchodzą. Najczęściej nie kończy się to tragedią, w sensie wpadnięciem do tej wody, no ale widzimy zdjęcia ludzi na zbiornikach wodnych, nawet z wózkami, z małymi dziećmi. Ludzie to traktują jako rozrywkę, zabawę, no a nie do końca jest to bezpieczne, bo nigdy nie wiemy, jaki ten lód jest głęboki. W momencie, gdy już dojdzie do załamania się tafli lodu, liczy się każda sekunda. Organizm szybko się wychładza, gwałtownie przyspiesza oddech i tętno. Jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, musimy reagować szybko. Ważne jest, żeby ta osoba, która już tam wpadła, widziała, że ktoś jest na brzegu, że udziela jej tej pomocy, mówiąc do niego, że służby jak najszybciej, najważniejsze, żeby zadzwonić na 112 i powiadomić służby, doszło do takiego zdarzenia, znajdować się w pobliżu, bo kiedy my przyjedziemy jako straż pożarna, żebyśmy mogli jak najszybciej dotrzeć do tej osoby. I ta osoba będąca świadkiem będzie mogła łatwo i szybciej nas poinstruować, a będąc na brzegu od razu mówi, co ma robić, jak się ma zachowywać, czyli nie wykonywać gwałtownych ruchów.
Służby radzą, żeby samemu nie wchodzić na lód, chyba że wszystko dzieje się blisko brzegu. Kiedy już ktoś wpadnie do wody, powinien zachować spokój i szeroko rozłożyć ręce. Wilgotne i przemoczone ubrania mogą przykleić się do tafli lodu i zabezpieczyć ofiarę przed utonięciem. Ważny jest też strój strażaków, którzy często jako pierwsi zjawiają się na miejscu wypadku. Jest ubranie izolujące nas przed nasze ciało przed wodą, bo jest chłodno i zimno. Kamizelka ratunkowa, no bo wiadomo, woda, więc musi ta być wyporność. Kask, który będzie chronił naszą głowę, rękawice też są zabezpieczone, żeby się nie wychłodzały, żeby zapewnić mobilność i możliwość poruszania się. Strażak poruszający się po tafli lodu powinien rozkładać ciężar ciała na jak największej powierzchni, żeby zmniejszyć nacisk. W momencie, gdy lód jest gruby, strażacy używają tylko węgorza z liną. Czasami jednak przydają się inne metody. Ta metoda z saniami jest dobra przy, jak jest lód kruchy, jak jest lód niepewny, bo gdy się nie zdążymy dotrzeć do tej poszkodowanej osoby, a już się pod nami załamie lód, to będziemy w stanie na tym pływać, utrzymywać się na powierzchni. Przed nadchodzącymi feriami służby apelują o zachowanie ostrożności. Jazda na prawdziwym lodowisku może co najwyżej skończyć się siniakami. Jazda po jeziorze kalectwem, a nawet śmiercią. Znany z branży motoryzacyjnej Rafał Collins przejmuje kontrolę nad Zagłębiem Sosnowiec. Wprawdzie kupił tylko 0,74% udziału w klubie, ale to ma być dopiero początek. Już zaszły zmiany w sztabie trenerskim, zapowiadane są też transfery piłkarzy. Najbliższym celem jest utrzymanie Zagłębia na drugim poziomie rozgrywek. Fatima Orlińska. 51% udziałów w spółce Zagłębie Sosnowiec. Tyle łącznie chciałby pozyskać Rafał Collins, który oficjalnie ogłosił dziś zainteresowanie przystąpieniem do przetargu na kupno akcji należących do miasta. Ten ma zostać ogłoszony na przełomie lutego i marca. Obecnie Collins ma 0,74% udziałów, które kupił od prywatnego właściciela. Już teraz ma wpływ na sprawy sportowe. Na początek robimy transfer, na początek kompletujemy drużynę, potem bal charytatywny. Chcemy też z piłkarzami, chcemy też postarać się zbudować drużynę nie tylko w szatni, ale też poza szatnią. Wykorzystamy wszystkie triki, jakie istnieją na świecie w książkach, które zna trener ze swojego doświadczenia, ja, które tam posiadam doświadczenia z innych biznesów, z innych branż, żeby tą drużynę i kibiców zbudować mono i żeby poprosić o wsparcie. Rafał Collins zapowiedział również, że będzie inwestował w klub proporcjonalnie do jego potrzeb. Po kupnie niewielkiego procenta udziałów zatrudnił nowego dyrektora sportowego oraz trenera. Klub testuje też nowych zawodników. Wszyscy jednogłośnie przyznają, że pracy do wykonania w Zagłębiu jest dużo. Ja znam. Pierwszego dnia podczas spotkania z drużyną powiedziałem tym piłkarzom, którzy byli wystawieni na listach transferowych, że mają czystą kartę. Od tego czasu, odkąd wszedłem do drużyny, mają szansę wykazać się i pokazać swoją przydatność dla zespołu. Dzisiaj już widzimy, co trzeba zmienić, jaki mam plan i jacy zawodnicy są nam potrzebni. O konkretnych nazwiskach sztab szkoleniowy na razie nie chcę rozmawiać. Wiadomo, że będą to również zawodnicy z zagranicy. W zmianach, które dzieją się obecnie w klubie, spore nadzieje pokłada również środowisko kibiców. Widzę, że zaczyna się coś pomału kleić, autentycznie. Może akurat to było potrzebne, żeby ktoś nam wspomógł z obcych stron, no wiadomo, bo ktoś przyszedł gdzieś z boku, nie akurat z całego Sosnowca i akurat ci Białorusini. No widać, że ten facet ma jakiś tam temperament swój, widać, że po prostu będzie chciał. Zobaczymy, co będzie dalej. Pierwsze treningi pod okiem nowego trenera drużyna ma już za sobą. Zrezygnowano natomiast z wyjazdu do Turcji, a to z uwagi na panującą tam sytuację polityczną i białoruskie pochodzenie kadry szkoleniowej Zagłębia. Prezydent Sosnowca podkreślił, że miasto w 2024 roku przeznaczy na klub tyle samo pieniędzy, co w poprzednich latach, co oznacza, że pozostałe finansowanie będzie leżało w rękach inwestora. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.